Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Gościem moim jest Robert Długowski, prezes sieci Aniołów Biznesu Cobin Angels. Cześć Robert. Dzień dobry, witam. Robert, prowadzisz dzisiaj jeden z paneli dyskusyjnych w dosyć dużym takiej, dużej strefie startupowej. Jest Startup Challenge na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Dużo startupów się przedstawia. Widać, że ten sektor startupowy do głównego nurtu dochodzi. Prowadzisz debatę o tym, jak aniołowie biznesu w Polsce się rozwijają, jak menadżerowie myślą o swojej roli anioł biznesu jako taką trochę inną, nową ścieżkę kariery. Jak obserwujecie w Cobin Angels przez ostatnie lata właśnie aniołów, którzy do Was przychodzą, co nasuwa się, jeśli chodzi o takie cele tych aniołów? Dlaczego chcemy zostawać aniołami biznesu? O tym właśnie będzie debata, więc troszkę uprzedzę, bo oprócz startupów na tym kongresie przede wszystkim jest mnóstwo osób, które osiągnęły sukces w biznesie, czyli przedsiębiorcy, właściciele firm, ale również top menadżerowie, osoby, które pracują dla średnich, większych firm, dla międzynarodowych korporacji. I właśnie dlatego jesteśmy zaproszeni przez organizatorów, bo dojrzewamy do tego, że bycie aniołem biznesu jest czymś bardzo ciekawym, atrakcyjnym, nie tylko finansowo, bo oczywiście te spółki mogą dać bardzo dobrze zarobić, ale też jest kilka takich wymiarów, o których się rzadziej mówi, ale które zaczynają się przebijać w dyskusji publicznej. I to są takie elementy związane z rozwojem osobistym, czyli na przykład wiele osób, które pracują dla jakichś firm, są menadżerami bądź specjalistami, myślą o tym, żeby zrobić coś innego, żeby pracować ze startupami, inspirować się, realizować jakieś swoje potrzeby kreowania, budowania biznesu, albo po prostu myślą o tym, żeby odejść z korporacji, robić coś swojego. I startupy są ciekawą alternatywą, ale to jest dość trudne, żeby przejść z jednego tak jakby obszaru sposobu myślenia o biznesie do czegoś, co w startupach też jest biznesem, ale funkcjonuje zupełnie inaczej. To jest jakby trochę inna gra. No, szczególnie z środowiska korporacyjnego części. Tak, więc ja przyszedłem taką ścieżkę i wiem, rozumiem, jak to jest bardzo trudne. Przede wszystkim zmiana myślenia, więc bycie anioł biznesu dla wielu osób jest takim sposobem na przygotowanie się, na czerpanie też tego świata startupów. Dla przedsiębiorców to często jest właśnie też inspiracja, możliwość poszerzenia na przykład tego, co robią w swoim tym podstawowym biznesie, lub też może być to forma dywersyfikacji, czyli właśnie robię tam w branży, nie wiem, jednej, inwestuję w innych branżach, żeby mieć ekspozycję. No, teraz są dosyć takie, powiedziałbym, dynamiczne czasy, różne zagrożenia, więc ludzie myślą też o dywersyfikacji. O tym wszystkim będziemy rozmawiali podczas panelu. Mamy bardzo szerokie grono właśnie osób z różnych środowisk, także mam nadzieję, że to będzie wartościowa debata. No właśnie, a jeśli chodzi o tą ścieżkę anielską, czy to z korporacji do startupu, czy menadżer wysokiego szczebla do startupu, czy to przedsiębiorca, o którym mówisz, że często przypatruje się, żeby inspiracji dla swojego korowego biznesu szukać. Czy my w Polsce wiemy, jak być aniołem? Czy jesteśmy gotowi? Jak dużo powinniśmy się edukować w tym kierunku? To jest bardzo dobre pytanie, o którym często się zapomina, tak? I te osoby, które w jakiś sposób się zetkną z startupami, zobaczą, że to jest ciekawe, interesujące, w zasadzie postępują w dwa takie dość typowe sposoby. Niektórzy wskakują w to od razu i dopiero potem przeżywają różnego rodzaju kłopoty, rozczarowania, bo zrobienie przelewu, przekazanie jakby środków, to jest relatywnie prosta sprawa, ale jakby potem, żeby te środki pomnożone wróciły do nas, żeby to się wszystko działo zgodnie z takimi dobrymi praktykami rynkowymi, przede wszystkim, żeby to był sukces, to nie jest takie proste. Warto tutaj trochę mieć wiedzę i przygotowania. I druga grupa osób to są właśnie takie osoby, które chciałyby zacząć, są zainteresowane, ale nie wiedzą jak. Tak? Między innymi właśnie takie rozmowy jak nasza, też takie debaty, które dzisiaj będzie o 15.30, mają pokazać trochę tą głębię, że to, że jak ja to mówię, jesteśmy mistrzami w szachach, nie oznacza, że będziemy również wygrywali każdą partię warcaby. I jak się do tego przygotować, jak
trochę zdobyć wiedzy, trochę jakby praktyki, czy inwestować indywidualnie, czy w jakichś grupach aniołów biznesu. To właśnie warto sobie takie pytania zadać i skorzystać z dostępnych materiałów, źródeł, bo my tego nie wymyśliliśmy. To jest sposób inwestowania w startupy, które od kilkudziesięciu lat jest praktykowane na tych dojrzałych rynkach amerykańskim, brytyjskim, europejskim. Tam są dziesiątki lub setki tysięcy aniołów biznesu i z jednej strony warto o tym wiedzieć, warto też skorzystać z tamtej wiedzy. Z drugiej strony mamy swoją specyfikę w Polsce, między innymi dlatego zorganizowaliśmy taką platformę edukacyjną Polish Angels, do której również zapraszam, gdzie mamy zebrane trochę wiedzy i doświadczenia z Polski oraz takie community, gdzie anioły biznesu mogą właśnie łączyć się, networkować, wymieniać się informacjami, więc to wszystko, mam nadzieję, będzie budowało i ten nasz rynek aniołów biznesu będzie rósł, bo widzimy ten potencjał i ja myślę, że w perspektywie 3-4 lat ten rynek wzrośnie co najmniej 10-krotnie. Założyliście Polish Angels i misją waszą jest edukacja polskich aniołów biznesu. Mówisz, że ten rynek będzie rósł tak bardzo dynamicznie, a wracając jeszcze do przedsiębiorców, czy dla tych polskich, nie chciałabym powiedzieć tradycyjnych, ale tych przedsiębiorców, którzy założyli przedsiębiorstwa w latach 90. Taka rola anielska jest jakąś metodą na to, żeby poszukiwać innowacji do swojego modelu biznesowego? Tak, to jest jedna z rzeczy, które ich motywuje do tego, żeby się zaangażować w taką pracę ze startupami. I to nie jest tylko znalezienie produktu, usługi, którą mogę dołączyć, co się zdarza, którą mogę dołączyć do oferty mojej firmy, ale to jest przede wszystkim zrozumienie, że może być pewien inny pomysł na rozwój, że można w inny sposób podejść do różnych problemów, które się rozwiązuje, więc my słyszymy, pracując z dużą grupą aniołów biznesu, że te osoby, które inwestują, uzyskują znacznie więcej niż tylko ten zwrot finansowy w takim niewymiernym, trochę niematerialnym sensie, ale poprzez też na przykład próbę wdrażania tych rozwiązań w swoich firmach, właśnie innowacyjnych, startupowych, oddziałują na kulturę organizacyjną, takie elementy, które właśnie są nie do końca namacalne, ale na koniec dnia one wpływają na sukces rynkowy. Wracając jeszcze do tej edukacji, bierzecie jako Cobin Angels i Polish Angels udział w konferencji, która już 2 czerwca w Warszawie, w konferencji Reach for Biz Meetup o inwestowaniu w innowacje, w startupy, w spółki młode. Jak widzicie swoją rolę w takiej konferencji i w ogóle w działaniach edukacyjnych, jeśli chodzi o polski rynek startupowy? No ja funkcjonuję na polskim rynku jako właśnie taki anioł biznesu od kilkunastu lat. Cobin ma już 7 lat w tym roku i bardzo, no nadal bardzo brakuje, bardzo potrzebna jest ta edukacja. Brakuje również takiego eventu, który by rzeczywiście w tym obszarze startupowym zbierał wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza inwestorów, dawał im tą wiedzę, ale też to, żeby się po prostu wszyscy spotkali, w jakiś tam sposób przedyskutowali sobie takie kwestie jakby związane z rozwojem rynku, na przykład z koinwestowaniem, bo te formy inwestowania typu crowdfunding, angel investing, venture capital, funduszowe formy, one się łączą, bo to nie jest tak, że zainwestujemy w startup, tam dostanie 1,5 czy 10 milionów złotych i on się jakby rozwinie, będzie super sukcesem, tylko to jest kilka rund inwestowania i bardzo często właśnie różne formy się przeplatają i na koniec to zaangażowanie różnych typów inwestorów składa się na sukces, więc potrzeba takiego eventu i świetnie, że taki event organizujecie, świetnie, że możemy się zaangażować. Także myślę, że tutaj jakby zgromadzimy liczne grono aniołów biznesu, mamy też pewną nowość, bo pracujemy właśnie nad takim raportem, który po raz pierwszy mógłby opisać, trochę też policzyć, jak ten nasz rynek aniołów biznesu w Polsce wygląda. On będzie bazował głównie na danych, które pozyskaliśmy w ramach konkursu Business Angel of the Year, który już od kilku lat organizujemy i tam w ramach metodologii, która została opracowana przez to środowisko, zbieramy dane, żeby przede wszystkim zobaczyć, co się wydarzyło na rynku, nagrodzić tych aniołów biznesu, którzy robią, mają najciekawsze dokonania, ale również chcemy właśnie podzielić się tymi danymi z rynkiem, więc one są obecnie opracowywane
przygotowane i mamy nadzieję podczas eventu ogłosić i trochę podyskutować o tym, gdzie jesteśmy z tym rynkiem i jak go dalej rozwijać. Zapraszamy więc na Reach for Biz Meetup, na konferencję, która już 2 czerwca będzie można poznać wnioski z raportu o tym, gdzie jesteśmy z rolą anioła biznesu w Polsce i gdzie będziemy w przyszłości. Ja się przełączam i zapraszam oczywiście przede wszystkim anioły biznesu oraz wszelkie środowiska, wszelkich partnerów, którzy chcą z aniołami współpracować. I tutaj stawiamy kropkę. Pozdrawiamy z Katowic. Widzimy się w Warszawie już 2 czerwca. Dziękuję bardzo, do widzenia.